światła. Nie ma prądu! A teraz zajrzymy do pana Burgmana. Tu jest kostka ładowania, regulator prawdopodobnie. Musimy się do niego dobrać jakimś cudem. Oryginał kosztuje jakieś 180 zł. Spróbujemy zaadoptować zamiennik. Może będzie żyło. Sprawdzimy jeszcze bezpieczniki, czy przypadkiem im się coś nie stało. Tu jest do niego kostka. Trójfazowa prądnica prądu zmiennego. No i tak to jest. Trzy żółte przewody to będą fazy. Czerwony plus mi czarny minus. Prawdopodobnie. Jak to jest w nomenklaturze technicznej i elektrotechnicznej. Zobaczymy, co się stanie. Najpierw sprawdzimy, czy w ogóle jest podawane napięcie z prądnicy. Wepniemy się miernikiem i pobawimy się tym trikiem. Wesołe życie elektryka, gdy prąd nie bryka. Trzeba przewody poucinać, podocinać. Chyba się trochę za bardzo rozpędziłem, bo jeszcze sobie jedno połączenie upierniczyłem, ale musimy to wszystko połączyć, tą trójfazową prądnicę prądu przemiennego z wiązką doprowadzającą napięcie do regulatora wspaniałego. Tak, robimy trójfazowe połączenia. Zobaczymy, co się będzie działo, czy napięcie się będzie w stanie pokazać. A dokładnie to tutaj mamy miernik. Położymy go w funkcję miernik. Tu mamy trzy przewody fazowe. No i nam piszczy, czyli pokazuje, że jest ciągłość. Ciągłość jest, czyli cewki są połączone z instalacją. Podłączymy do tej wiązki od regulatora i powinno być ładowanie 14 V przynajmniej. No jest pięknie. Światła są, no i jest nawet przy światłach, przy wolnych obrotach jest 14,5 V, czyli jest dobrze. No i to jest przyczyna naszej choroby i całego tego odcinka. Wycinka, przecinka, połączenie, sklejenie i znowu Suzuki Burgman 250 będzie podróżował.